Więc jak to się stało, że wylądowałaś w niebieskich pasach? Skąd to pytanie? Cóż, jesteś piękną dziewczyną i... I co? Nie jestem szlachcianką ani kupiecką córką. Mam ładną buzię, racja. Ale z moim pochodzeniem mogłabym być co najwyżej posługaczką w przydrożnym wyżynku. Albo za garść miedziaków brać w tę ładną buzię w burdelu takim jak tutaj. Zostanę przy podrzynaniu elfich gardeł. Wiesz, czego chcesz. To mi się podoba. Prędko zabierasz się do rzeczy, wiedźminie. Tyle, że z niewłaściwą dziewczyną. Bo lubię niewłaściwe dziewczyny. Tak? Triss wydaje się milutka. Roż zdecydował, że płyniesz z nami. W porządku. Nawet gdybym miała na ciebie ochotę. A nie mówię, że mam. To nie byłby najlepszy moment. Potrzebuję twojego miecza, nie fiuta. W dodatku, o ile się nie mylę, Triss Merigold nie jest ci chyba obojętna. Przeszkadza ci to? Mam to gdzieś, ale nie zamierzam wchodzić w parady czarodziejca. Piękna okolica, co? Wolę takie zapomniane przez bogów i ludzi mieściny niż zamki i pałace. To rządzi prawo silniejszego. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Tak, podoba mi się tu. Twoja nienawiść do Skojatel to jakaś zemsta? W ogóle mnie nie znasz, Geralt. Człowiek czy nieludź nie ma znaczenia. Zostaliśmy powołani do walki ze Skojatel i wypełniamy nasze zadanie. To tylko bandyci kryjący się po lasach. Gdyby byli pośród nich ludzie, zabijałabym ich tak samo. Bez mrugnięcia okiem. Człowiek, którego szukam, jest dużo groźniejszy od Skojatel. Nie myślę. Skoro wywiódł w pole Geralta z Rivi. To nie był pierwszy zamach na Foltesta. Jednego takiego już zabiłem. Może być ich więcej. Jeśli ktoś nawali, to zapewniam cię, że nie ja. Jestem żołnierzem, bo się do tego nadaję. Nie marzyłaś nigdy o innym życiu? Czyżyk, nasz strzelec, próbował kiedyś uprawiać ziemię. Nie miał do tego ręki. Ale wpakuje mi bełt między oczy z 80 kroków, co? Ze 100. Próbowałam gotować, cerować. Uśmiechałam się jak lalka, roznosząc piwo w karczmie. Nie czułam się z tym dobrze. Więc jak to było? Powołali twojego ojca do wojska, ale był stary, więc ukradłaś jego zbroję i podszywałaś się pod niego? To by było coś. Ale nie znałam swojego ojca. Piękna okolica, co? Wolę takie zapomniane przez bogów i ludzi mieściny niż zamki i pałace. To rządzi prawo silniejszego. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać. Tak, podoba mi się tu. Co miałem przekazać, przekazałem. Zostaw mnie w spokoju. Thank you.
No nieźle! Bywaj, Rosz. Bo ci gały wypadną! Uważaj na lewy sierpowy! Thank you.
nie gapi się! Wszystko w porządku?